Cześć. Odezwał się do nas Piotr, który przy sprzedaży swojego starego laptopa na jednym z popularnych serwisów ogłoszeniowych padł ofiarą bardzo nietypowego oszustwa. Posłuchajcie jego historii. Cześć. Ogólnie na samym wstępie to chciałbym wam podziękować za to, co robicie, bo dzięki wam w sumie też sporo ofert skamerskich tutaj pominąłem tak naprawdę i nie dałem się na nie nadziać. Dzięki wam, dzięki waszym filmom, także dzięki wielkie jeszcze raz za to, co robicie. Ogólnie chcę wam też przedstawić mniej więcej sytuację, jak to wyglądało u mnie, jeżeli chodzi o sprzedaż tak naprawdę rzeczy na OLX-ie. Parę dni temu sprzedawałem laptopa. To był Lenovo G570, dosyć stary laptop. No, sobie tam funkcjonował, no, natomiast mam teraz już komputer stacjonarny. Tego laptopa znalazłem na strychu, więc stwierdziłem, że po prostu najwyższa pora jest po prostu go sprzedać. Szkoda, żeby się kurzył, a żeby był sprawny, no to ktoś tam mógłby sobie z niego skorzystać. No, ogólnie wystawiłem go za kwotę około 200-300 zł, z racji tego, że no, ciężko było znaleźć w dobrym stanie laptopa, a wiadomo, że ktoś takiego starego bardzo laptopa też nie kupi, chyba że do pracy takiej stricte biurowej. No dlatego też wystawiłem go dosyć tanio, no i napisał do mnie jakiś mężczyzna, że on go z wielką chęcią kupi i tak dalej. No, sam z siebie zaproponował przelew na konto bankowe. No to powiedziałem w takim razie, że w porządku, nie ma problemu. Powiedział, że nie ma możliwości przelewu natychmiastowego oraz że ma problemy jakieś u siebie w banku z blikiem. Mimo że miał w tym samym banku co ja, to trochę dziwne było, ale stwierdziłem, że może po prostu u niego na koncie są jakieś problemy. Więc stwierdziliśmy, że nie ma problemu, że jeżeli ma jakieś obawy, no to też również możemy zrobić to za pobraniem tam, za opcją sprawdzenia zawartości. A z racji tego, że nie za bardzo chciał, bardzo mu zależało na czasie i tak dalej, chociaż nie wiem, co ma za bardzo tutaj czas do opcji pobraniowej czy zwykłej wysyłki, no ale umówiliśmy się na zwykłą wysyłkę, zrobił przelew na konto, wysłał mi potwierdzenie, z tym, że napisał mi, że waga pliku jest za duża ogólnie i że on musi mi to wysłać na maila. No ja powiedziałem, że w porządku i ogólnie pobrałem sobie załącznik z maila, wysłał mi to na maila, podałem mu maila, pobrałem załącznik, no i ogólnie pierwsze, co mnie trochę zdziwiło, to to, że obrazek, który dostałem, zazwyczaj na mailu, jak się dostaje obrazek, to jest jakiś podgląd, cokolwiek jest. Natomiast tutaj było tylko z rozszerzeniem .jpg. Stwierdziłem, że ok, w porządku, nie ma problemu, ja sobie go pobiorę po prostu i odtworzę. Jak pobrałem na pulpit, również nie miałem podglądu. Co dla mnie też było to trochę dziwną sytuacją, z racji tego, że ja też sporo pobieram w internecie i sporo też robię takich różnych rzeczy i transakcji i tak dalej. Także no, jestem w tym mniej więcej obeznany. No i na samym początku też jest moja dosyć duża wina, bo nie miałem programu antywirusowego na komputerze, więc można powiedzieć, że sam się o to poprosiłem, ale do czego zmierzam? Otworzyłem plik, czyli ten po prostu obrazek w formacie JPG, który dostałem od niego na maila. Po otwarciu tego pliku zrestartował mi się komputer po około 2 minutach, po minucie około. Zrestartował się komputer, zaczęła się wgrywać aktualizacja, no to na samym początku stwierdziłem, dobra, nie ma tam problemu. Zapewne jakaś aktualizacja systemu wyszła, jakaś bardzo pilna, no i po prostu mnie tutaj wywaliło z systemu, więc stwierdziłem, że to totalna norma. Czasem tak mam nawet u siebie normalnie na komputerze, że mi wywali podczas tego, jak coś robię, bo zazwyczaj programy mi się minimalizują, jak pojawia się informacja o aktualizacji, no ale mniejsza z tym. Zrestartował się komputer, no i na samym początku nie mogłem się zalogować, więc zrobiłem 2 restarty komputera, bo za pierwszym nic nie dało, za drugim nic nie dało. No i postanowiłem, że nie mogę wpisać po prostu również PIN-u do właśnie zalogowania się na komputer, nie mogłem się do niego zalogować. W pewnym momencie stwierdziłem, że dobra, zrobię szybki format komputera, może to coś pomoże. Zrobiłem format komputera, zalogowałem po prostu cały komputer w tryb offline, żeby teraz nie było takich sytuacji w przyszłości. Po uruchomieniu komputera wszedłem sobie normalnie na OLX-a, pisałem jeszcze z kupującym i w pewnym momencie zaczęło mi przychodzić powiadomienie na mojego Gmaila, którego niestety już straciłem na dobre. Na powiadomienie na Gmaila, że na mojego zapasowego Gmaila, jakby na to drugie konto, na którym jest ten zapas, dostałem powiadomienie, że moje dane logowania zostały zmienione pomyślnie i że adres pomocniczy również został zmieniony.
No ja się zdziwiłem, bo nie pobieram żadnych plików Excel i nic takiego. Takich rzeczy nie pobieram, jeżeli nie mam pewności, że coś jest ogólnie w pełni OK. No i zaniepokoiłem się delikatnie tą sytuacją. Pobrałem jeszcze raz ten plik, tym razem zrobiłem to tak jak wy w jednym odcinku, że po prostu pobrałem VirtualBoxa. Dlatego, że jak już byłem po formacie i nie miałem tego już u siebie na komputerze, no to stwierdziłem, że nie chcę ryzykować po raz drugi i robienie formatu po raz drugi, więc po prostu pobrałem VirtualBoxa, odpaliłem ten plik JPG, przepraszam, ten plik ogólny i okazało się później, że mój VirtualBox również się zrestartował, więc no to był w takim razie wina tego aktualnie pliku. Na szczęście VirtualBox nie odpalił się ponownie, nie było aktualizacji żadnej, tylko po prostu wywaliło VirtualBoxa. I to było tak naprawdę tyle, jeżeli chodzi o ten plik. Ja wysłałem później go do kolegi. Okazało się, że to był plik, który miał jakieś dziwne szyfrowanie na sobie. I teoretycznie wersja podglądowa to była pliku JPG, natomiast to był plik.exe, który po prostu jakoś w magiczny sposób, nie rozumiem totalnie nawet ja, jak to się stało, zostałem po prostu zaszyfrowany za pomocą jakiegoś programu czy czegoś. Nie wiem, jak to działa dokładnie. Więc tak naprawdę po otwarciu tego pliku JPG pojawiło się dosłownie pint na sekundę, tak? Jako domyślny, że tak powiem, program do edycji zdjęć po prostu. Z racji tego, że ja nie mam żadnego programu na komputerze do tworzenia zdjęć. Pojawił się tylko tak naprawdę pint na sekundę i od razu zniknął. No to stwierdziłem po prostu w tym momencie, że jeszcze może coś tutaj jest. Po prostu z tym plikiem może został uszkodzony. Miałem właśnie pisać już do kupującego, ale no niestety wywaliło mi wtedy cały komputer, nie? No i niestety straciłem dostęp do mojego PayPala, gdzie miałem środki i inne takie rzeczy. Na szczęście konto bankowe mam totalnie na innym mailu. Wszystkie najważniejsze rzeczy mam tylko na mailu na telefonie. Nie loguję się do tego w ogóle na komputerze w razie czego. Także no, na pół biedy uciekło mi tak naprawdę tylko z PayPala, uciekły mi tylko 300. Natomiast, no tak, to miałem jeszcze tam jakieś gry inne pierdoły, no to również no, cały mail praktycznie jest stracony. To, co udało się odzyskać, to odzyskałem, ale no, niestety reszty nie dało rady. Nie wiem, czy słyszeliście w ogóle o takim czymś, ale no, naprawdę jest to mega dziwne. Jeżeli trzeba, to mogę również to opisać jakoś dokładniej lub opisać wam jeszcze mój problem dodatkowo, bo tak jak mówię, no jest to mega dziwne dla mnie. Co sądzicie o tym zdarzeniu? Jest to jedyny taki przypadek, który do nas trafił, więc możliwe, że z czasem się to rozwinie. Może znacie kogoś, komu przytrafiła się taka sytuacja, lub sami padliście ofiarą takiego oszustwa. Napiszcie w komentarzu i ostrzeżcie znajomych. Do zobaczenia. Cześć.